będziemy grali w następce, można by powiedzieć, Mieczy i Sandałów, czyli tytuł, który niedawno, właściwie to nie miał jeszcze swojej premiery, ale niedawno się pojawił, dostępny. No zaraz zobaczycie, bardzo podobne do Mieczy i Sandałów, ale najpierw stwórzmy postać. Oczywiście to będzie postać, która się nazywa Soul Shibo. Tytuł już sobie wybrałem, Wielki Ziemniak. No musi jakoś wyglądać, nie? Skórę to mu damy jakąś taką fajną. O, niebieską mu damy. Włosy. Jakie on tu może mieć włosy? O, takie mu damy jak z jakiegoś anime. O, ale brązowe może, a może czarne niech ma. No i brodę to bym musiał mieć taką jak ja. O, to jest taka broda. Oczy może mieć... A ja będzie miał takie atomowe, ale to mu się żółte wtedy przydały, ale nie ma żółtego koloru. No dobra, to dajmy mu takie pomarańczowe trochę. Albo niebieskie niech będą. Tatuaże. No dobra, ma tatuaże. Blizny. O, tu przez całą klatę blizna. I teraz jakie atrybuty mu damy? No, wydaje mi się, że będą tu podobne jak w Mieczach i Sandałach, czyli po pierwsze siła odblokowuje nam bronie, które są potrzebne do walki siłą, nie? Agility też odblokowuje nam bronie, które są na agility, pewnie jakieś łuki czy coś takiego, zręczność, tak? Siła to będą pewnie jakieś topory. Widzę, że dodatkowe umiejętności się dostaje. Tu można też strzelać, z jakiś strzał z procy się odblokowuje. Przecięcie drewna, jakieś tam rozrąbanie drewna. No oczywiście jest atak. 6% większa szansa na trafienie, a tu jest 6% mniej, większa szansa, że nas nie trafią, nie? Jest oczywiście zwiększenie maksymalnej liczby życia. A i zwiększenie odnowienia staminy, ale kiedy odpoczywamy, tak? Jakbyśmy dali 10 w dodaczo, mamy 66% szans bonus dodge chance. A ja bym to zobaczył. Ciekawe, co zrobi taka postać. To będzie, nazwiemy go obrońcą. No i co? On ma oczywiście defense mniejszy. Atak ma ten sam podobny, więc raczej nie będzie zbyt trudno, nie? No to taka pierwsza walka, zobaczymy, co tu stworzyliśmy. Dobra, chciał się powyzywali troszeczkę. A jestem ten po lewej, tak? Dobra. To podejdę sobie do niego. Okej, okay, teraz mogę heavy attack. O nie, uciekł. Dobra. O, jak dostał krytyczną... Aha, bo on tylko dwa życia miał. No, to teraz trzeba go zniszczyć. A nie, on nas próbuje przekupić. A, dobra. Bierzemy kasę od niego. Ale go kopnął. Ja nie wiem, czy to jest gra dla najmłodszych. Tag life. Powiem wam, tego się nie spodziewałem. Zwycięstwo. O, dobra, jakąś broń zebraliśmy, jakiś charge action, co? Aha, że mogę, mam nowe te. Okej, na następnym levelu będę miał jakieś nowe umiejętności. Po prostu się odblokowały. Podobno można też grać na multi, podobno można też grać, że będę mógł z Bongo Bongo też gra. Dobra, plus 2 damage'u, no i oczywiście są sklepy, mamy 420. Zawsze ważny był ten... zbroja bezdomnego. No i kupiliśmy, już nic więcej nie mamy, więc załóżmy sobie to. Zawsze zbroja była bardzo ważna, nie? Dobra, mamy zbroję. Nie wiem, czy bym lekko nie ściszył jeszcze muzyki, bo jest... taka głośna trochę. Co tu jeszcze online? O, banery.
No tu możemy jakiś baner mieć. Z ogórkiem, ale bym chciał taki mieć. O, z pandą sobie zróbmy. Dobra. No dobra, coś tu możemy... Aha, 5 punktów. Naprawdę możemy 5 punktów rozdać. To zawsze było do... Do tej staminy, nie? Walniemy wszystko w staminę, będzie ok. Idziemy walczyć. Duel, a później będzie turniej. No i co z tym kolesiem? On ma wszystko gorsze, ma trochę więcej ataku i siły, będzie lepsze obrażenia będzie robił. I to jest do ćwiczeń cel. Staniemy tu, to przyjdzie. No jak on to unik zrobił? No i pokonany. Coś mu z ręki wypadło. Co on tu będzie chciał? Prosi o litość. A nie będzie miał pieniędzy? Ma pieniądze. Ja nie wiem, czy ja ich mogę tak wypuszczać, no ale przekupił mnie. Co to jest za gra? Co my gramy? Bonus. Trzeba było jeszcze trochę do tego. Musimy więcej z tłumem, pamiętacie? Trzeba wiwatować, żeby jak najbardziej nam tłum lubił, żebyśmy mieli jak największe bonusy do... O, tarczę możemy mieć, wezmę. Dobra. No i wydaje mi się, że... Idziemy walczyć, tak? O! Health potion, energy drink i banany możemy. Możemy mieć od tłumu. No dobra. Ale dostał. Energy boost. Ale ja coś tu w ogóle mogę bananem. Jak dostał bananami? On nie powinien już paść? Dobra, bo widziałem, że mnie tłum bardzo lubił. Jestem ciekaw, czy bonus dostaniemy od tłumu za to, że mieliśmy tyle tych. Będzie nas próbował przekupić, czy nie mam pieniędzy? Ma. Dobra, no zgódźmy się. Ale w ogóle zbroja nam się rozpadła, mam nadzieję, że nie na zawsze. I co tu jest? Bonus money już. No dobra. Dostaliśmy tak. Plus jeden skill point. Kick action możemy kopnąć i nowy rodzaj egzekucji. No, powiem wam, że w porównaniu do mieczy i sandałów to jest tutaj różnica. Kick damage per 4 points. No dobra. Chance to hit. Dobra, i skille teraz. Możemy mieć, tak, critical strike, gold charmer, one tough cookie. Tu są to takie wspomagające, tu są takie do jakichś do strzałów i tak dalej, tu są takie do walki. Ja lubię zawsze te wspomagające, nie? Żebyśmy dostawali dodatkowe monety po każdej walce, dzięki czemu... No, mi się będzie nas troszeczkę trudniej zabić chyba, nie? Patrzcie, już mamy całą zbroję. No to teraz idziemy na ten, na duel. O, z trzecim levelem, co on... O, jaki jest zwinny w ogóle. To będzie umiał daleko skakać. I ma strasznie, strasznie dobry w walce w ogóle jest, widzieliście to? Trzeba uważać.
Arrows are man's best friend. Nie wiem, co mi to daje, że jakąś dodatkowy łuk mam, znaczy strzałę mam, ale... Oj, niestety uciekł. A ja już mam w ogóle 30 pancerza, on ma bardzo mało pancerza. Dobra. A new banner sigil. Patrzcie, zużyję to. O, ale mnie uderzył za 30. No i dostał. No, powiem wam, że walka jest jak w mieczach i sandałach. Nas chce przekupić. No damy się przekupić, jak się nie damy. Coś jest nie tak z tym przekupowaniem. To jest zbyt podejrzane, to przekupowanie. Tu. Taka jest ta nasza postać już. Dobra, monetki nam wpadły. No ale to co, sprzedawca będzie miał jakieś lepsze rzeczy dla nas? Widzę, że tu jest jakiś tryb survival. Nie wiem, co to znaczy. A, dobra, no mamy to. To są nasze zbroje. Tu widzę jakieś topory. A czemu nie mogę tego kupić? Aha, bo to 600 kosztuje. Są miecze, są topory. No to pozbierajmy na ten drugi topór, ok? Właściwie na ten pierwszy. A to jest jednoręczny? No trochę tu jest tych broni, powiem wam. Mają jakieś specjalne umiejętności. No siły trzeba do nich mieć 8 na przykład, no dobra. No to co? Co to jest ten survival? Entry fee. Brave warrior. The enemies taking them down. Musimy, wchodzimy, płacimy za to 80 i im dłużej wytrzymamy, tym lepiej. Ale to może nie ten. To dzisiaj to róbmy te pojedynki. W następnym odcinku zrobimy przetrwanie. Ten jest jakiś chyba troszeczkę lepszy od nas, tak przynajmniej wygląda. Zaraz zobaczymy. Aha. Okej, dobra, rozumiem, o co chodzi. Ale dostał. No, szkoda, że raz jesteśmy po lewej, raz po prawej. On staminy, widzicie, stamina mu się skończyła. Nie zużyjemy tego crowd ten, to... Dobra, zebraliśmy jakiś banerek. Dobra, mamy go. No nie miał z nami szans. My dobrze celujemy i dobrze się bronimy, tak? Mamy dobre uniki, dobre, może mało obrażeń robimy. Ale zaraz ten topór sobie kupimy, to będzie nieźle. On mówi zabijcie nas. O, jakiś soul shard się dostaje. To po to ich warto zabijać. Ojeju. To jest krwawa gra. No dobra, dobra. A, widzicie, i co to daje? I czy mi... One soul point that will be transferred. A, czyli widzicie, zamiast za tego załatwiać ich. O,
Tu można baner jakiś wziąć, co żeśmy odblokowali. No dobra, no to kupmy może tą broń w takim razie. Chociaż, dobra, kupimy następny, ale on potrzebujemy 8. Ale to damy radę, potrzebujemy 8. 8 siły. No nieźle. Dobry jest jakiś zwinny taki. Dostał skórkami. No my też sobie odpoczniemy. No i teraz zrobimy na niego skok. Patrzcie na to. Już mu hełm spadł. No, powiem wam, że ten charge to jest niezły. No i teraz go załatwimy. Patrzcie, jaka szarża. Oj, nie wyszło. No. Mój drogi. Dobra, zabawiamy tłum. Ale zrobił strzał. Przynajmniej próbował. No nieźle, krytyczne uderzenie jeszcze na sam koniec. Nie, bo my chcemy tą... O Jezu. My chcemy tą duszę wziąć. Ale wiecie czego nie ma? Nie ma magii w ogóle, zauważyliście? Ale zostawiliśmy soul shardy i jeszcze te... charakter, patrzcie, po pierwsze skilla możemy mieć. Tu jeszcze możemy atrybuty. Do 8. No może trochę życia. I teraz jak weźmiemy w inwentory wejdziemy. I, znaczy w shop. O, to możemy sobie tą kupić broń. I już mamy topór. No i teraz to ja, wiecie, to teraz to się dzieje. Teraz to my wyglądamy. I turniej przed nami. Ile mamy jeszcze tych kasy? Może byśmy coś kupili. Czemu to jest niedostępne? Że, aha, bo to jest po 480. To nie mamy. No niestety. A tu nie mamy agility, żeby proce by trzeba było mieć jedną chociaż, bo wiecie, oni czasem potrafią skakać. 8 warriors will enter. No dobra, no to walczymy w tym turnieju. To się musi turniejem skończyć. Soushibo walczy z Albertino. 3 walki przed nami. No on ma jakiś range damage. Mm-hmm.
Aj, bananami we mnie rzucił. Patrzcie teraz. Ale dostał krytyczne uderzenie, aż z niego wszystko spadło. A, walczymy z nim. O nie! A ta pułapka, ja myślę, że ona zniknęła. Mi się w głowie zak... O kurcze. No. Zaraz go zabijemy. Co to jest? Że tu się pułapka pojawi? O, nieźle, powiem wam. Dobra. Rest. O, dostał znów. A bo ja tu mam, ja ciągle patrzę na złe życie. A, to ja mam full, to ja teraz jestem w stanie w niego rzucić tymi bananami. Dobra, ja tego nie zauważyłem, bo mi się te strony mylą. Trochę się dziwnie to zrobili, że raz jest tak, nie? Wiecie co? O nie! O Jezu. Teraz mnie chyba załatwi. Teraz musi mi się udać. Nie! Aj, i polegliśmy w pierwszym turnieju. Mamy trochę pieniędzy? Możemy go przekupić. Nie mamy. I co się stało? Wyjaśnij nas. Nie wierzę w to, że polegliśmy, ale już było blisko. No powiem wam, że nieźle. No dobra, następnym razem zagramy inaczej. Your warriors was slain, so she... Dobra, czyli zostawił mi 2 punkty, rękawiczka po nim zostało i 700 tego. I 700 kasy. No to powiem wam, że niedużo. Jestem ciekaw, jak wam się ta gra podoba. Czy chcecie, żebym jeszcze grał? No i oczywiście... Dawajcie swoje pomysły, rady. Widzę, że wersja jest na razie 0.55 beta, więc będą na pewno tą grę jeszcze bardzo uaktualniać. Zobaczymy, może uda nam się z Bonkolem zmierzyć. Ale to nie w tym odcinku. Tymczasem trzymajcie się, cześć, pa, pa.